Zatem witam Państwa bardzo serdecznie na corocznym unboxingu skrzynek Fallout Shelter. Mamy ich 46 na skutek różnych skomplikowanych rzeczy związanych z zakupami. Otwierajmy te skrzynki, ale może małymi porcjami. Zobaczymy, co nam się trafi tutaj. Woltek nam prezentuje. Uwaga, proszę Państwa. Nitkę. Tego jeszcze nie miałem. Kapselki. Trochę mocy. O, strój antyradiacyjny i proszę Państwa, strzelba, jakiej świat nie widział. W skrzynce numer 2, Pani Kasiu, proszę otworzyć. Oto skrzynka numer 2. Wow, legenda! Ja, co to ma być? To jest jakiś materiał. Za moich androidowych czasów nie było tego. Stówka, jedzoneczko, pistoleciarek i 500 kapsli. Oh yeah. Ale tak, nie będzie to trwało godzinę. Uwaga! Nuka-Cola. To będzie chyba przyspieszało procesy. Misio. To, czyli to śmieci są. Znowu radiacyjny jakiś kombinezon. Kapsle. I Emma. Emma Hart. Dobra. Otworzymy tylko 6 skrzynek, potem otworzymy sobie kolejne 5 i będziemy się tak bawić. Świetny klej taki, ale to jest junk. Co ten junk w ogóle robi? Czemu on służy? O, strzelba. Kapsele. I kapsele. Jeszcze 2 skrzynki, uwaga, proszę Państwa. Mamy tutaj kapsele. Co to jest? Dlaczego służy junk? Niech mi ktoś wytłumaczy. Woda. Dobra, na razie styknie, bo nie wiem, czy ja mam... No właśnie. Musimy coś zbudować. Mamy dużo kapsli. Pozbierajmy... Nie zbierajmy na razie wody. Zbudujmy sobie szybciutko storage room. Buduj. I storage room będzie... Cholera, musi być tu, ale czekajcie. Po kolei. Najpierw zbudujemy sobie power generator nowy. Tu. Teraz tych przyniesiemy. Proszę do pracy tutaj, tutaj i tutaj szybciutko. Dobra. Na razie jedzenia nie potrzebujemy. Okej. I storage room będzie w tym miejscu. Ops. I jeszcze jeden storage room, bo mnie stać. Mam skrzynków od groma. Dobra. Proszę Państwa, tu. I tu Państwo mają swoje mundury. Ja pierniczę, tylko się odwróciłem. Patrzcie, co brodaty zrobił. Patrz, swój własny harem. Ja ci dam strzelbę, ty idziesz teraz w świat. O Boże. Dobra, spokojnie. Ta pani wygląda bojowo. Ma fajny mundur. Ale nie jest przesadnie zadowolona ze swojego życia. Zaraz ją wyślemy do brodatego, to od razu będzie zadowolona. Ruszaj w świat, dziewczyno. Eksploruj. A ty, moja droga, też dostaniesz coś specjalnego. Kolejną strzelbę. I też ruszaj w świat. Eksploruj. No dobra. Co tu się działo? Ach. Dobra. Brodaty. Naprawdę stary. Przegiąłeś teraz. Przegiąłeś ostro. Nie jesteśmy gotowi na taką ilość tutaj poszukiwaczy przygód. Dobra. Ci tutaj poszli. Ci też nic nie znaleźli na razie. Trochę kapselków znaleźli. No dobra. Tu chyba gdzieś będą zadania, co? Muszę zbudować... Aha. Muszę zbudować pokój Overseera, żeby... Ach, chwila spokoju. Powiększymy sobie może elektrownię. Są ważne rzeczy. Power generator. Ops. Brodaty, zasuwaj do pracy. I teraz powiększymy sobie jeszcze jadalnię. To tu. Dziewczyny chyba mogą pracować w jadalni, nie? Niech pracują. I jeszcze więcej wody. Proszę was bardzo serdecznie. Proszę bardzo. No! No jest dobrze. Jest dobrze. Tylko mamy problem, że nie mamy broni. Damy brodatemu. Brodaty może się bronić przed zalotami, kurde. Dziewcząt. Przy czym tutaj możemy coś chyba odblokować. Kolejne. Medbay. Okej.
Dobra, ale najpierw musimy zbudować elewator. Czyli windę. Żeby mogli zjeżdżać w dół. I tu będzie nam potrzebny medbay niedługo. Czy nas stać jeszcze na to? Nie, nie stać nas. Ale mamy dalej skrzynek. Trochę za dużo tych skrzynek. Stówka. Uwaga, oj. Nuka-Cola. BB Gun. I outfit profesora. Elegancko. Co jest w kolejnej skrzynce? Mamy. Nie wiem, gdzie lądują te śmieci. Muszę się przyjrzeć temu dokładnie, bo... Ej! Kelnerka! Harry Robinson! Dużo siły. Dobra, na razie jest ok. I zbudujmy sobie ten medbay. Przyjrzyjmy się naszym duelerom, kto ma najwięcej inteligencji. Siła, percepcja, endurance, charyzma, intelligence. Emma, ale Emma jest... Okej, kto tu? Brodaty, brodaty ma najwięcej inteligencji. Brodaty. Lądujesz tutaj razem ze szczurami. Mówię, na razie przejdź tutaj. Brodaty. Jak tam u ciebie z agility? Tak nie najlepiej. Ale damy ci nowy ciuch. Dobra, a ty, brodaty, dostaniesz też coś nowego. Dostaniesz outfit profesora. Bardzo ładnie. Ciebie bym wysłał na pustkowie, przyjacielu, ale na razie trafisz do elektrowni. Masz dużo siły. To powinno usprawnić pozyskiwanie prądu. No wie, a kto to był? Zaraz, przepraszam. A, ty żeś wyszedł stamtąd. Czemu żeś stamtąd wyszedł? Ty też masz sporo siły, kolego. Nie, ty masz dużo agility. Dajmy mu robę, znaczy ten... Niech tutaj pracuje. Okej, jest jedzenie, zaspokajamy wszystkie potrzeby naszej krypty. Co tam u was słychać? Statyw możesz zrobić z lampki z Castorama za 20 zł. Ja się obawiam, że tutaj Castorama już nie funkcjonuje. Poza tym nie potrzebuję statywu. Dochodzę do wniosku, że nie do mnie tutaj mówisz. No dobra. Hej! Koleś wygląda trochę jak ja. Czy wystarczająco trochę? Nie, ma stanowczo za mało endurance. Dobra, lecimy dalej. Można kraftować bronie i stroje z tych śmieci, mówisz? Tylko gdzie? Zobaczmy, co my tu mamy. No na razie... Może potrzebne są specjalne pomieszczenia. No widzę, że dużo rzeczy się dowiem. Odnośnie tego, co tu się dzieje. Właśnie ten... No za długie włosy jak na roka, wiem. Musiałby być łysy. Zaraz okaże, że ja się urodzę i będę dzieckiem brodatego akurat. To byłoby dopiero. To byłaby ciekawostka. No jako, że się nic nie dzieje w krypcie, to możemy sobie otworzyć. A co to jest w zasadzie? Co to robi? Ja nie chcę tego kupować, ja chcę tego użyć. Nie wiem. Nie wiem, co tu można zrobić i jak można to użyć. Zaraz, zobaczmy. Można przyspieszyć... Dobra, na razie tego nie ruszajmy. Jak przyjdzie odpowiedni moment, to się wszystkiego dowiem, nie? A tymczasem otwórzmy sobie skrzynkę, bo nic się nie dzieje. Straszne hałasy są tutaj. Dodatkowa moc, kamzelki. A co to jest? A to śmieci. Pistolecik. Czy ja Karol już czasem nie mam w naszym towarzystwie? Będziemy mieli dwie Karol, Duncan? Więcej szczęścia. Steambag. Kamzelek. I pancerz. Otwieranie tych skrzynek strasznie jest hałaśliwe.
Percepcja plus 4. Taśma, kabzle. Legenda. Mr. Handy. Always pleasure to serve you. No dobra. O nie! O nie, zostałem zaatakowany przez chrabąszcze! Ale dali sobie radę. No dobrze, przyjrzyjmy się tutaj. Kto w tym pokoju ma najwięcej percepcji, co? Ty masz tak tyle, ty masz tyle. Ty masz, kolego. To damy ci... Proszę bardzo, jeszcze poprawimy ci twoją sytuację. I masz nawet strzelbę. Jakby coś wylazło, jakiś robak. Będziesz tu kierownikiem. To jest rudy murzyn? Czekajcie, czekajcie. To Dylan. Ty się nazywasz... Czarny graba. Ciekawe, czy będzie też biały graba. To jest bardzo ważne. Mamy czarnego grabę. Oho. Właśnie, jest Carol Duncan. A nie, Daniel Warner mamy. Carol Duncan jest kimś zupełnie nowym. Cześć, Carol. Carol ma fajny kombinezon. To jest bardzo fajna rzecz. Przeniesiemy ją tu. Okej. Okay. Mr. Handy. Mr. Handy może chodzić w tych okolicach. Tu żeśmy zdobyli levele. Doskonale. Okej. Okay. Coście się uparli na tego Juchiego? Mamy cztery osoby podróżujące po świecie. One niech sobie podróżują. Zawzięcie. Tylko żeby nie zginęły mi tutaj. Oho, mamy pierwsze steampaki. Elegancko. Laboratorium. Nowy pokój jest. Tak, mamy nadwyżkę. Musimy sobie zbudować kolejną windę. Ale na razie nie będę budował medbaya, bo mam za mało chętnych. Mam trzy kobiety w ciąży. Brodaty się spisał na medal, ale na razie nie rodzą. Mam nadzieję, że do żadnych poronień nie dojdzie. Są trudne czasy. Ciężkie, rzekłbym. Jest ciągle za duży hałas u mnie w tym... w uszach. Okej, okay, no może tak. Tylko tym razem damy save. Close. Jest git. No więc... No już teraz zerkam na czat, zerkam. Witam bardzo subskrybentów. I chciałbym też pozdrowić moich patronów. Jeżeli... tak, bo... Patroni są zawsze mile widziani. Ja już wiem, że mnie śledzą na grupie, kiedy mam streamy, więc pozdrawiam. Kto należy do patronów? Pokażcie się na czacie. Będę wiedział. Okej, okay, a tymczasem niech się tutaj rozwija sytuacja. Może sobie otworzymy ze dwie skrzynki, co? Oczywiście, że są. No. Przyspieszmy może elektrownię. Ktoś mi napisał, że... O nie, że jak przyspieszę, to dostanę... Jest. Sukces. Czyli kolejna skrzynka dla nas. Jakie mam... To są chyba zadania, nie? Zdobądź 100 wody. Level up dweller. Fantastycznie. Sprzedaj broń albo outfit. Może kiedy indziej. Zobaczmy, co my tu mamy. Jeszcze jakieś mamy. Proszę bardzo. Plus 3. Plus 3 do siły. Tu coś znalazłem. O, proszę. Trochę do percepcji, trochę do endurance. A tobie, dziewczyno, co tam mogę ci... Co ja mogę dla ciebie zrobić? No, mogę cię wysłać na pustkowie. A mogę się też zagonić tu do pracy. Brodatemu na razie nie trzeba pomagać, bo mamy skrzynki. Znaczy, bo on pracuje tutaj sam bardzo dobrze. No. Dobra. A no właśnie, dla patronów jest też TeamSpeak, jakby co.
Wydaje mi się, że tam ta osoba, która robiła to, albo Izdin, albo Adam, to tam dali odpowiednie uprawnienia czy coś. A, czyli można od razu wezwać tych duelerów z powrotem. Jak damy sobie recall. Aha, to mogę od razu. Dzięki za info, super. Czyli do tego kola służy. No to fajnie, to fajna rzecz. To może się przydać, bo można ich na dłuższe wyprawy wysyłać. Okej, mówicie, żeby klikać na skrzynkę. Junk. Junk jest potrzebny, żeby tworzyć bronię. Ale potrzebujemy workshopu. Ale mam mało miejsca, to będzie mi potrzebne, będą mi potrzebne coraz większe te storage roomy. Pożar! Na szczęście wszyscy mają gaśnice. Dmuchajcie, dmuchajcie! Na gorące i na zimne. Chyba sobie poradzą. Dobrze. Ile calowy jest ten monitor Samsunga zakrzywiony? Wiesz co, nie wiem. Nie mam pojęcia. Jakoś nigdy nie zwracałem na to uwagi. Wydaje mi się, że jest fajny. Będę musiał sobie sprawdzić wzrok, czy mi nie działa źle na wzrok, ale chyba nie. Wydaje mi się, że jest okej. Ja nie zauważam tego zakrzywienia. Nie wiem, czy ono jest lepsze, czy jest gorsze, czy to jest tylko taki pic na wodę. Trudno powiedzieć. O nie, o tak, to znaczy o tak, będę mógł mieć biuro prezesa niedługo. I w biurze prezesa będę mógł prowadzić zadania, wysyłać na questy. Za dużo mam tych skrzynek, to mi trochę przeszkadza. W sensie takim, że to za bardzo ułatwia grę. Okej, jakieś tam militarne... Wow! 1820 Alien Blaster. Dużo dostaję takich, ale jest po prostu więcej skrzynek. Znaczy więcej obiektów jest, chyba było kiedyś... Wow! Preston! Kurde, mamy nowego członka. Dobra. Jest tylko jedna grupa dla patronów, o ile się orientuję. Natomiast na TeamSpeaku są chyba 4 TeamSpeaki dla patronów. Zebrałem 100 wody. Preston. O kurde, ale ty masz armatę, Preston. Dobra, na razie tu. Mam na myśli broń twoją. I tu jeszcze Sean Lewis. Nowy członek też zarządu. I mamy nowy pokój. Pokój prezesa. Czy jakiej wielkości może być to pokój? A, to są zajmuje 2 miejsca i to chyba nie można tego rozwijać, nie? Okej, mam już questy, w porządku. A, każą mi to tutaj wykorzystać teraz. O rany boskie. Zebrać team. Nie wiem, rodaty, nie. To mam nowych tutaj. Preston. Wymagania level 1. Myślicie, że sam Preston wystarczy? Czy kogoś mu jeszcze podrzucić tutaj? Bo jest jeszcze Sean Lewis i... Na razie wyślemy tylko tego. Zobaczymy, jak to będzie. Mój dueler sam wyjdzie z pokoju, by zacząć zadanie wykonywać. Dobrze, niech idzie. Potem... Okej, ten zbiera. Dobrze, niech zbiera. No dobra, no wiem, co mam. Strasznie są... Ej! No, muszę kliknąć na Wasteland. Muszę wykonać ten tutorial. Jak użyję tego, to mogę od razu dotrzeć. No to zróbmy, żeby dotarł od razu.
Za 10? Nie. Niech on sobie robi, niech sobie... No dobra, każą chyba od razu, to jest część tutorialu. Ej! Będzie zadanie tego. Zabij... O kurde. Fajnie, są zadania takie fabularne. I nasz bohater przymierzał pustkowi, aby dostać się do tajemniczego kompleksu. Tam czekał na niego Karaluch. Jocie, to jest normalna przygoda. Nawigacja i walka. Mam szansę na trafienie. Czekajcie, bo to jest jakiś... Kiedy się pojawi, kliknij na ten checkmark, żeby wykonać krytyczne trafienie. Preston. Wchodzimy dalej. Pierwszy pokój. W którym panuje spokój. Nic się nie dzieje, ale mamy szansę odnalezienia jakiegoś skarbu. Znaleźliśmy kapsle i pistolet. Kurde, jakie to jest fajne. Idziemy do następnego pokoju. O nie. Doszło do walki. Ale szybko, która szybko się skończyła. Stara tablica, stara baseballowa ta rękawica. Ale idziemy dalej. Nie poddamy się tak łatwo. Pierwszy Karaluch padł. Szybko, tu jest winda, która poprowadzi nas na drugie piętro. Prawie jak tradycyjny Fallout, może nawet jeszcze lepsze. W kolejnym pomieszczeniu. Taśma klejąca. I zestaw ubrań. Co będzie dalej? Czemu ja się zgodziłem, by opuścić kryptę? Dlatego, że jesteś poszukiwaczem przygód. Nie pękaj. Znaleźliśmy 111 kapsli. Już przechodzimy do następnego pomieszczenia. Oje! Karaluch! Dwa karaluchy! Przeładuj, strzelaj! Dobrze. Czyli oni sami strzelają, tylko szansa na trafienie krytyczne to jest coś, co możemy wykonać. Kolejna winda, która nas zaprowadzi na trzecie piętro. A tu? Duże pomieszczenie. O nie, zielony! Ale nasz bohater jest uzbrojony w taką broń, że tutaj nikt mu nie podskoczy. Udało się. Ukończyliśmy zadanie. Znalazłem magiczny kij do bilarda najwyraźniej. Cztery butelki coli. O, Holender. To jest lepsze od Fallouta 4. Naprawdę, to jest ciekawe. Okej. Okay. Jest jeszcze kolejna skrzynia. Ze skarbami. I co teraz? Jeszcze sobie sprawdzę to ostatnie pomieszczenie. Nic tu chyba nie przegapiłem, nie? O. Zdobyliśmy skrzynkę, pistolet, kij do bilarda. Jej. Oczywiście, że będzie seria na YouTubie. Oczywiście też inna, nie? Bo tu sobie gadamy. Powrót też trochę trwa, co? Tego na razie nie sprzedajemy. No możemy ich wysyłać, żeby... No nie będziemy tego sprzedawali, bo na razie potrzebujemy. No dobra, jak tam moi pozostali poszukiwacze przygód? Brandon, Andrea Bowman, Daniel Warner i... O, Emma Hunt! Oberwała trochę, ale radzi sobie. Kurde.
Musimy rozbudować sobie storage, bo... Bo mi się kończą... Jest, level up Vault Dweller. Kolejna skrzynka. Dobra, co my tu mamy? Możemy sobie powiększyć też, żeby móc wysyłać dwóch, ale to zakładam, że nie można rozbudować tego bardziej. Dobra, no to fajnie. Bardzo fajnie, plus mamy tutaj większy storage room. Do jakiej pracy bym cię wysłał? Tutaj jest już jakaś broń. A, to jest tylko zwykła broń. Uuu, Alien Blaster, przyjacielu. Popracuj trochę tutaj. A gdzie jest mój ten? Widzisz, wysłałbym cię, zaproponowałbym ci towarzystwo jakiejś uroczej panny, ale... Ej, to jest Preston, to jest z Fallouta 4. Preston! No przecież ja poznaję gościa, no. On jest tak, co tutaj się... Quest. Brandon Clark odkrył Red Racket Truck Stop. Do you want him to go in? Brandon Clark. Wchodź. Kurde, to oni w czasie podróży, w czasie swoich przygód wchodzą do... To będzie... Tylko, że Brandon... O Jezus Maria, to jest nasz Yuhi. Czekajcie, czekajcie. On sobie nie poradzi, on nie ma nic. Niech wam będzie. Stary... Yuhi, stary Yuhi, ok? Tak chcieliście. Bo jak będzie nowy, no jak będzie bez włosów, to będzie nowy Yuhi, nie? Mam nadzieję, że odkryje skarby i nie będzie tam wielu przeciw... O nie, nie! Zabiją Yuhiego! Uciekaj! Cholera. Trzeba ich wycofać, tych bez broni, bo to... Wracaj, wracaj, mój stary przyjacielu. Wracaj też. Niech ci tutaj przeszukują. Ciekawe, czy będę mógł kiedyś jeszcze do Red Rocket wrócić. Kurde, ale fajne to jest, naprawdę bez kitu. To nie chodzi o jakieś tam zachwyty w ramach streamowania, ale no to są naprawdę fajne rzeczy. Preston, wiem, że ty się nudzisz. Wiem, że poszukujesz... Ja tylko, że potrzebuję... Dobra, zobaczmy. Czym damy radę wysłać, czy mamy jakieś... Operacja ratunkowa wymaga 10 poziomu. Ścieżka Pauli Plumpkin do krypty 30 minut. Wyślemy tam. A czemu nie mogę? A nie, mogę, jest Preston. On taki nie jest specjalnie zadowolony ze swojego życia, nie? Okej. Wystarczy chyba. Wyruszył na poszukiwania. Wyruszył na poszukiwania i już. Trzeba się zastanowić, co tu... No trzeba przede wszystkim się rozmnażać, moi drodzy. Mamy tylko 18 Vault Dwellerów. Brodaty zrobił co mógł, naprawdę. Ale dziewczyny nie chcą rodzić na razie. Więc to jest proces, który na pewno potrwa trochę. W ramach oczekiwania otwórzmy sobie jakąś skrzynkę. Okej. Agent prowokator. Flaga. Steampack. Kapselki. I co jeszcze? Moira Brown. Kurde. Nieźle. Pozyskiwanie mieszkańców to jest duża rzecz. A teraz muszę sprawdzić, czy ja nie mam czasem limitu. Znalazłem, kurde, globus. I Brian Hawkins, wędrujący ksiądz z Irokezem. Zobaczymy. Moira. Moira, czy ty byś chciała coś urodzić? Mam pomysł. Moira? O, muszę więcej wybudować Living Quarters. Dobrze. Living Quarters. Dlatego się nie rodzili. Moira?
i ksiądz. Ciekawe, co z tego wyjdzie. O kurde, ale jestem takim... No dobra. Jestem takim diabełkiem. O proszę. Piotrek. Piotrek został moim nowym patronem, widzę. Witam cię serdecznie, Piotrku. Jeżeli ktoś jest moim patronem, to musicie wejść na... jakby dla patronów Roga, na patronicie jest dostępny... jest dostępny ten, kurde... link do tajnej grupy. Żeby się tam dostać, musicie przez ten link przejść i ja was wtedy widzę tutaj. Pojawia mi się informacja. Darmowy pet. Co on oznacza, te pety? To też... też są jakieś fajne rzeczy pewnie, co? No. Nie jestem złym człowiekiem. Patrzcie, jak szybko poszli. W ogóle temu księdzu nie trzeba było mówić dwa razy. Już sutannę podciągnął, już do akcji wkroczył. O, patrzcie, tutaj są zbliżenia. Jakby takich wyśledzić. Tak blisko. O, patrzcie. Ten ksiądz jest jeszcze szybszy od brodatego. Ale zobaczcie jakie szczęście podskoczyło. No zobaczcie, no. Zobaczcie na to. Też szczęśliwy. Brian. Zobaczymy, co ty masz. Outfit kleryka. Lepiej piżama do ciebie pasuje. Czekaj, zaraz ci damy coś innego, bo charyzma ci nie będzie potrzebna. Masz tutaj Wasteland Gear, żebym nie musiał patrzeć na twoją twarz. Doskonale, mój przyjacielu. No dobra, już teraz nie jest księdzem, dobra? Okej? Okay. Dobra, okej? Okay. Czemu oni się nie rodzą? Mogę mieć 28, przecież te dziewczyny już... przenoszona ciąża to jest. Studio. A ja w ogóle mam taki... W studiu jest potrzebne... W studiu radiowym jest potrzebna dużo charyzmy. Jak się ma dużo charyzmy, to się też szybciej w związki się wchodzi. Więc ja zawsze w studiu radiowym trzymam najładniejsze dziewczyny w tym. I one są ze studia radiowego wysyłane do... To w ogóle jakaś taka... Jakimś trochę się czuję jak Alfons. Pokażę wam, jak będę miał więcej kapsli. Ten cały proces. Zobaczmy, jak tam moi poszukiwacze przygód. Jeszcze dajmy mu szansę powędrować więcej.